kontynuujemy temat. Jest rok 2010. Są twoje zmagania z sektą smoleńską. Proroctwo Bartłomieja Kurzei wybrzmiało. Co dalej ty, jako Sławomir Zakrzewski? Wracając, bo tutaj, Darku, ważny jest ten moment, kiedy poszliśmy z trumną w dniu podpisywania przez Kaczyńskiego. Tak, to proszę. Jeszcze proroctwo, bo to nie był jedynym prorokiem pan Kurzeja. Otóż, jeżeli coś miało miejsce pół roku przed Smoleńskiem, czyli w październiku roku 2009, i mówiło o tym, że coś się stanie, to było proroctwo, prawda? 10. I otóż 10. 9. 10 kwietnia 2009 roku byliście z trumną i z krzyżem. 10 kwietnia w chwili 10 października, przepraszam. Pół roku przed 10 kwietnia byliście z krzyżem i z trumną przed Pałacem Prezydenckim, tak. I tam Bartłomiej Kurzeja wypowiedział swoje proroctwo, tak. Po raz drugi. Dobrze, Bartłomiej Kurzeja wypowiada 10 października, a Lech Kaczyński podpisuje. I w tym czasie Artur Zawisza kilka ulic dalej prowadzi dla ekspertów, którzy zjechali się z całej Polski, między innymi pan Wysok, no nie będę wymieniał, bardzo dużo ekspertów od Unii Europejskiej, słucha wykładu Artura Zawiszy na temat, jaka ta Unia Europejska jest zła. A jest to Kongres Ligi Polskich Rodzin. W tym czasie Lech Kaczyński podpisuje traktat. Co się dzieje kilka dni później? Mamy mszę rocznicową, pamiętającą śmierć księdza Popiełuszki. Przyjeżdża tam Kaczyński, czyli świeżo po zdradzie, świeży zdrajca, i tam się dowiadujemy, że już jacyś ludzie, ważni ludzie, zachowują się tak, jakby było po zamachu, po Smoleńsku, czy po wypadku, jak to chcecie nazwać, tak sobie nazwijcie, czyli w październiku roku 2009, ważni ludzie ze służb zachowują się tak, jakby było już po Smoleńsku. Co to znaczy? Konkrety. To znaczy, że człowiek, który, kiedy Sławek zatrzymuje samochód Lecha Kaczyńskiego, ten człowiek życzy śmierci Kaczyńskiemu jako zdrajcy. Ten człowiek ze służb. Ten człowiek później staje się liderem sekty smoleńskiej w kwietniu 2010, a w październiku 2009, kilka dni po podpisaniu, ten człowiek zachowuje się, jakby już był w kwiecie przyszłego roku. Ja tego nie rozumiem. Jeszcze raz to powiedz, bo ja tego nie zrozumiałem, co powiedziałeś. Ten człowiek, który życzył śmierci zdrajcy narodu polskiego, a przynajmniej udawał, w kwietniu 2009, w październiku 2009, po podpisaniu przez niego rzeczywiście traktatu lizbońskiego, powinien jeszcze bardziej życzyć mu śmierci. On w tym momencie zachowuje się, jakby już było po Smoleńsku. Czyli on już wtedy wie, że jest... A kto to jest ten on? Wie, że jest liderem... Kto to jest ten on? Wie, że jest liderem sekty smoleńskiej. Jednym z liderów. Dobrze. Jakich mieliśmy liderów? Mieliśmy pułkownika Wojska Polskiego z dwoma fakultetami w Moskwie, wyrzuconego z Białorusi, osobę majętną, jakiś klub sportowy kupił na Śląsku i on był Kaczanów. Tak, on był jednym z liderów. Wyglądał bardzo słowiańsko. Jeden z liderów sekty smoleńskiej. No nie, no wyglądał jak Tewie Mleczarz z Ciepsza na dachu. To znaczy uroda hazarska. Potem mamy drugiego lidera. Zaraz, ale po kolei. Mówisz, że w październiku 2009 ktoś z późniejszej sekty smoleńskiej zachowywał się tak, jakby już wiedział, że będzie zamach. Kto to był? Jak się nazywał pan od Ziemińskiego? Taka osoba, która zawsze towarzyszy panu Janu, prawie zawsze... Józef Obremski. Józef Obremski, Janusz Zieliński. Jeszcze chyba nie wiedział, że ma przywieźć relikwie ze Smoleńska. Dziennikarz społeczny, tak się przedstawał, socjolog. Po Sorbonie. Pan Gruszyński. Bo jeszcze chyba nie wiedział, bo obiecał, że udostępni nagranie ze zdarzeń tego dnia, ale kilka dni później pewnie się już dowiedział, że będzie takim liderem, że on przywiezie
relikwie i będzie robił... Chwileczkę, twierdzi, że Gruszyński, Obrębski i Zieliński wiedzieli o zamachu już w październiku 2009? W październiku 2009 wiedzieli, że oni już są po stronie Kaczyńskiej, że zmienili... Tyle wiedzieli. Nie wiem, czy wiedzieli o zamachu. Wiedzieli, że zmienili, że mają się zachowywać inaczej. Obrębski i Zieliński. A Gruszyński dowiedział się prawdopodobnie parę dni później, bo złożył obietnicę, której nie mógł dotrzymać. Odnośnie robionego przez ciebie nagrania. Miał ujawnić nazwisko Filipa Rdesińskiego, dziennikarza Gazety Polskiej, który denuncjował na Sławka Zakrzewskiego na policję, że on po mszy świętej właśnie tej rocznicowej obraził Lecha Kaczyńskiego. Także my to nazwisko chcieliśmy znać. Gruszyński, który zajście filmował, miał nam je przekazać. Tego nie zrobił. Za to wcześniej zachowanie się Janusza Zielińskiego i pana Obrębskiego świadczyło o tym, że są już po drugiej stronie. Jeszcze wtedy tego nie rozumiałem. To znaczy ja tutaj przypomnę. Zostałem aresztowany tuż po mszy świętej, tak zwanej za ojczyznę Na Żoliborzu, gdzie co miesiąc odbywa się od stanu wojennego, odbywają się msze święte niby za ojczyznę, a gdzie reklamują się szubrawcy, którzy udają Polaków, katolików i tak dalej. Mało jest tam normalnych ludzi, przeważnie to były akcje propagandowe służb albo tak zwanej starej Żydokomuny, bo i kuronie, michniki tam bywały i tak dalej, żeby się uwiarygodnić przez Kościół przy księdzu Jerzym Popiórce. Ale do czego zmierzam? Przyjechał pan Lech Kaczyński krótko po podpisaniu traktatu zdrady narodowej i wręczał matce świętej pamięci naszego księdza Jerzego, matce wręczał order Orła Białego. Wtedy nie wytrzymałem, zacząłem głośno wołać: zdrajca, oszust i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, policja zaczęła biegać po... bo byliśmy na zewnątrz, nie byliśmy wpuszczeni do środka, do kościoła. Na balkonie była cała impreza, bo był również obecny chyba Wałęsa, tak? Wałęsy przyszedł listy. A, list przyszedł od Wałęsy. Natomiast Kaczyński zaczął się na Popiełuszce właśnie tutaj wieszać. I matka, co zrobiła Kaczyńskiego, prosta kobieta, od razu ten order zostawiła na ołtarzu. Nie chciała go wziąć. I wyobraźcie, wołam, zdrajca, oszust. I tu i wyobraźcie sobie, od razu służby przylatują do mnie i ciągną mnie do radiowozu. Jest pan Janusz Zieliński i inni, mają przecież telefony komórkowe, mają czym nagrywać, dziwnie, wtedy też taśmy nie mają filmowej, nie ma nagrania z tego. A przecież ich prowadzi ktoś, z kim mają do czynienia z Gazety Polskiej. Otóż Filip Rdesiński, młody dziennikarz, który za Kaczyńskimi teczkę nosi i robił karierę właśnie w Gazecie Polskiej, doniósł na mnie i wsiadł do radiowozu jednego z nim, żeby na mnie złożyć jeszcze zeznanie na komisariacie na Rydygiera. I tam jestem ciągany od jednego komisariatu do drugiego. Kilkanaście godzin spędziłem, byłem aresztowany, nie mówiąc tam o warunkach, ale fakt, że byłem szarpany przez to środowisko, gdzie znowu Janusz Zieliński i reszta się tutaj się ujawnili, że nie są po stronie mojej, bo mieli materiały, mogli protestować. Nie, pozwolili mi aresztować. Darek protestował i moi koledzy, którzy jeździli od jednego komisariatu do drugiego. W areszcie spędziłem kilkanaście godzin na betonowej pryczy, na takim sarkofagu. Dali mi taki kocyk, który sam chodził dosłownie, to wolałem spać na tym betonie. Dlaczego sam chodził? No, taki świeży, żył własnym życiem. Flora bakteryjna, która na nim była, no to wolałem. Śmierdział? No owszem, był tak tłusty, że, no, bo widocznie tam mieli dużo takich delikwentów. Dostałem 3 plasterki mortadeli, do tej pory nie mogę zapomnieć, bo nie wyżywiłbym się na tym wikcie tak zwanym państwowym. No i jakiś barszczyk z proszku. Pytałem się tego oficera, który mnie pilnował, kto to gotował. Sam dla pana gotowałem, no bardzo mi miło. Natomiast do prokuratora byłem wożony w tej z powrotem, no i w kajdankach, proszę państwa. Jako przestępca wielki na prokuraturze miałem... Pani prokurator pozwoliła mi zdjąć kajdanki, gdzie mogłem przez 2 godziny złożyć obszerne zeznanie i uzasadniłem, dlaczego miałem prawo nazywać pana prezydenta zdrajcą i oszustem.
po 7, przez 7 miesięcy miałem dozór policyjny. Musiałem się stawiać co tydzień na komisariat policji. Ci oficerowie, których witałem na ulicy Opaczewskiej, już mnie mieli dosyć, bo za każdym razem się przypominałem, pytałem się, czy Jarosław nie dzwonił w mojej sprawie, czy już mogę się nie stawiać na komisariat. Mieli mnie dosyć serdecznie. Po 7 miesiącach mnie zwolnili z tego obowiązku. Dostałem uniewiający wyrok z prokuratury, że miałem prawo krytykować pod względem politycznym takich polityków, jakim był pan Lech Kaczyński. No i za chwilę była ta niby tragedia po pół roku, znamienna. 10 października, 10 kwietnia. Proszę Państwa, no i następne tam akcje. W międzyczasie, jak żył Lech Kaczyński, proszę Państwa, to jeszcze raz byłem posądzony i to dzięki panu Januszowi Zielińskiemu chyba, posądzony o to, że zamach planuje na pana Lecha Kaczyńskiego. W dniu 1 sierpnia